Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 10 lat. Dzisiaj spokojna niedziela. Przechadzam się uliczkami prawdziwego starożytnego Suzhou, gdzie mają miejsca i sklepy te stare rodziny z Suzhou. Hej, Yusen Duocie, szukajcie na tego gejłobaj, sydoba. Nie wziąłem sobie parasola, więc sobie na szybciutko kupię. Proszę bardzo, elegancko na miejscu można kupić parasolkę. $1.5, żadne pieniądze. Dzień dakajba. I zapomniałem sobie kupić z tego tytułu, że miałem spotkanie dzisiaj ze znajomą, z koleżanką, no i wyszło jakoś tak, że ona mi rąbnęła ten parasol ze względu na deszczowną pogodę. Siecie szyfu, sinkula. Że my Polacy jesteśmy szermanscy, więc jej dałem ten parasol, wiedząc, że prędzej czy później będę musiał wydać pieniądze. No ale ona postawiła kawę, także jesteśmy kwita. Dzień dzisiaj taki nastraja do romantycznej przechadzki. W paru postach prosiliście mnie właśnie o więcej z Wenecji dalekiego wschodu. To jest właśnie Wenecja dalekiego wschodu. Dużo restauracji, dużo kawiarni jest zrobionych tutaj na stary styl. Nawet Starbucks otworzył własne tutaj podwoje i możecie zobaczyć w starożytny taki sposób jest stworzona otoczka tego. W tle pogrywa Pintang. Pintang to jest stara opera z Suzhou. Znana jest z tego, że gospodynie w dawnych czasach, paląc herbatę, podśpiewały sobie piosenki, taki folklor lokalny. Ta ulica jest nietknięta, stare kocie łby, duże. Ta okolica jest nietknięta od, przekazy mówią, od 800 lat. Tak to wygląda, to niezmienione. Jest naprawdę bardzo romantycznie tutaj, bardzo przyjemnie. Fajne miejsce na randkę, na zakupy. Dużo starożytnych takich sklepów z pamiątkami. Prezentują stare odzienie chińskie, stare suknie. Cipao ma głęboką tradycję. W przyszłym tygodniu pojadę, pokażę wam miejscowość, gdzie się robi cipao. Cipao to są starożytne, jedwabne suknie robione ręcznie, tkane ręcznie. Możecie podziwiać tutaj urodę tej okolicy, fantastyczną zabudowę poprzetykaną zielenią mimo deszczowej pogody. Deszcz pada dniem za dniem, dzień za dniem, a słońce poszło spać. No nie widać tego słońca, nie wiem co się dzieje od 3 dni. Totalna porażka z tą pogodą, no ale też ma swój urok. Ten okres tutaj, koniec wiosny, zaraz przed rozpoczęciem gorącej, koniec zimy przed rozpoczęciem gorącej wiosny, nazywa się Dao Chuan Han. Dao Chuan Han oznacza bardzo zimny prąd powietrza z północy Chin. Nie zapominajmy, że Chiny się rozciągają od praktycznie spod tundry Heilongjiang prowincji, skończywszy na Hongkongu, Guangdongu, gdzie jest praktycznie subtropikalna pogoda i zderzają się właśnie te dwa prądy powietrzne. Ten zimny przeważa i przez ostatnie parę dni, zwykle nie było deszczu, ale teraz się pojawił deszcz. Przez ostatnie parę dni jest naprawdę nieprzyjemnie i zimno. Temperatura spadła do lodowatego 10 stopni. Rozmawiałem z mamą, to się zaśmiewała ze mnie, z moich 10 stopni lodowatych. 10 stopni w Connecticut to jest bardzo ciepło teraz, po zimie. Zwykle na tych uliczkach przechadzają się tłumy turystów. No ale w Chinach to teraz, jak w tej piosence Tea Love Muńka Staszczyka, chyba piosenka się nazywała Warszawa Gdańska. Puste niebo,
zero słońca, zero samolotów, totalna depresja. Nie wiadomo, co robić ze sobą w takie dni. No i zero turystów. Straty w gospodarce będą straszne. Ze znajomymi się spotkaliśmy, no to już mówią wprost, że będą musieli zwalniać ludzi z pracy, bo nie będą w stanie utrzymać się, nie będą w stanie utrzymać pensji, ani ludzi na pensji na tym poziomie. Co pomogli, to pomogli ludziom w okresie wirusa, ale teraz niestety skończyło się to. Patrzcie, jakie romantyczne schody, schodzące donikąd, głębi. Po tych schodach ludzie schodzili, w dawnych czasach tutaj śmigały łódeczki, ale i też lokalne gosposie, bo to była okolica zamożnych ludzi, prały codzienny magiel tutaj i prały bieliznę. Musiał być uroczy widok. Jakbym miał kiedyś wehikuł czasu, to bym się chciał tylko przenieść do Chin, ale tak 200 lat temu. A musiało być fantastyczne życie. Stary typ drzwi drewnianych, dużo domów jest owiniętych bluszczem i te fantastyczne okna. Stare, nastrojowe domy są w rękach prywatnych. Dużo aktorów tutaj ma domy. Zamienione często przedsionki w kawiarnie przeplatają się z kiczem codzienności. Tradycyjne tutaj w Suzhou są właśnie tego typu wyszywanki, dziarganki. Jak widzicie na tym parawanie, ręcznie wyszywane obrazy. To jest tradycyjne tutaj, to jest tradycja właściwie tych okolic. Kiedyś tym się zajmowały niezamężne dziewczęta, a teraz to zostało zamienione praktycznie w sztukę przemysłową, turystyczną. Nowoczesność przeplata się ze starością tutaj na tych ulicach. Trzeba przyznać się, uroczo tu jest. W lecie młode pary robią sobie tutaj zdjęcia. Po lewej stronie, tam w głębi, widzicie, to są oryginalne domy. Tam ludzie mieszkają, tam skutery stoją. Domy zasłonięte w stary sposób. Jeszcze taką ścierką w oknie na sznurze, ścierką w drzwiach. Tam tradycyjnie ludzie żyją. Wydali masę pieniędzy, żeby to odnowić, bo to, jak przyjechałem 10 lat temu, nie było jeszcze tak popularne. Turyści jeszcze nie odkrywali lub nie odkryli starego Suzhou, tej urody piękna. To dopiero ostatnie, powiedziałbym, 5-8 lat przyniosło popularność, rozsławiło to miasto swoimi zabytkami, jak i również młodzież uniwersytecka, która tutaj tłumnie studiuje z całego świata. No i oczywiście ja, nie zapominajmy o blogu Chiński Biznes. Prawdopodobnie beze mnie byście w życiu nie wiedzieli, że Suzhou istnieje i że istnieje takie piękne miasto. Okolice te nigdy nie były nietknięte były przez wojny, przez zawieruchy polityczne. Tutaj były zawsze pieniądze w Chinach. Trzy siostry, które rządziły starymi Chinami. Żona Chiang Kai-sheka, żona Sun Yat-sena i nie wiem, czy to była żona, czy to była przyjaciółka przewodniczącego Mao. Właśnie. Hej, nie ha, nie ha. To one właśnie wychodziły się spod okolic Szanghaja, dokładnie rodziny. Rodziny wywodziły się z Suzhou, najpotężniejsze rodziny. Jedna była kobietą polityki, druga była polityką, kobietą finansów, trzecia była kobietą rewolucji. Fantastycznie, że nie ma dzisiaj turystów, bo normalnie tutaj no nie da się przejść w lecie. Są takie tłumy ludzi na ulicach. Powiem wam dzisiaj o ciekawym fortelu. Fortel mówi, w wolnym tłumaczeniu mówi, przystrój
przystrój, umarłe drzewo albo usunięte drzewo świeżymi kwiatami zrobionymi z jedwabiu. Shushang Kai Hua. Co to oznacza? Zrób iluzję, że drzewo jest warte więcej, że jest żywe, że jest zdrowe, że jest bardziej wartościowe. Zrób coś, co nie ma w ogóle wartości, żeby wyglądało jako drogie, jako warte inwestycji. I tutaj przykład mogę dać tego fortelu. Tym razem Amerykanie zafortelowali, albo używając polskiego slangu, przekręcili Chińczyków. Nie wiem, czy pamiętacie taką firmę z Burbank, Legendary Pictures. Bardzo duża firma robiąca hity na rynek amerykański, kinowe, lecz lekko robiąca bokami. Oni chyba zrobili King Konga ostatniego, zrobili Pacific Rim, zrobili dużo takich filmów, które w pierwszy dzień w box office zrobiły masę pieniędzy, ale później tak jakoś nie zrobiły wielkiej kariery. W każdym bądź razie byli dosyć dużą popularną firmą z tego tytułu, że zatrudniali największe gwiazdy Hollywoodu. W gruncie rzeczy byli znani z tego, że zatrudniali gwiazdy z pierwszych stron gazet i byli dosyć popularni i mieli bardzo dużo pieniędzy. No i w 2016 roku bodajże skusili głębokie kieszenie Chińczyków z ogromnej firmy chińskiej Wanda. Wanda to są inwestorzy zajmujący się deweloperką. Wartość Wanda to przewyższa dwukrotnie wartość Apple, także sobie możecie wyobrażać, jakie pieniądze. No i wkręcili w te Legendary Pictures akurat w rok przed tym, jak Netflix, Amazon, streamingi opanowały rynek konsumenta oglądającego filmy i telewizję. Odciągnęły go całkowicie od kin, nie pozwoliły w gruncie rzeczy rozwinąć się tej firmie. No właśnie przybrali w piękne kwiaty to drzewo, to Legendary Pictures. Patrzcie, jakie piękne, romantyczne view w głębi, te śliczne mosty. Most za mostem. W tej okolicy tutaj można chodzić godzinami, trzymając się za ręce, szepcząc czułe słówka. Przyznam, że za mną dziewczyna z południa, też chyba blog jakiś nakręca. Pogoda nie sprzyja ostatnio właśnie takim romantycznym spacerkom z tego tytułu, że jest deszcz, ale może nawet i lepiej, może nawet i romantycznie. Teraz wam coś pokażę, jak wyglądają tutaj dachy obrośnięte mchem. Stare dachy łączące się krzyżowo. Stare dachy jeszcze robione ręcznie z drewna. Przed nami stary dom herbaciany. Można sobie zamówić herbatę. Można wysłuchać starej opery. Za zaledwie równowartość $30 można przesiadywać w takim miejscu godzinami, patrząc sobie głęboko w oczy i w tle, w zależności od życzeń, albo grająca muzyka Ye Shanghai, czyli muzyki szanghajskiej z lat 20., czy też opery z Suzhou, czy też grającego grajka na erhu, którego widzieliście w filmie z biblioteką i parkiem i latawcami. No wszystko tutaj jest w lecie dostępne. W dawnych czasach wzdłuż domostw ciągnęły się takie balustrady, jak widzicie po drugiej stronie. To były takie deptaki przy domach. Ludzie sobie tędy spacerowali i życie tutaj kwitło, bo to były kiedyś sklepiki, fryzjerzy, dentyści, domy uciech, często w głębi. Pamiętam jeszcze, jak przyjechałem 10 lat temu, to w głębi tych domków
Jeszcze można było spotkać gdzieniegdzie siedzącą niewiastę w oknie, ale już tego nie ma, usunęli to całkowicie. Stary przedsionek domu zamieniony w sklep z typowo okrągłymi drzwiami i bramą. Ta okrągła brama symbolizuje księżyc, symbolizuje srebro, symbolizuje zamożność. Oj, dzisiaj chyba zrobimy z 20 minut tego filmu. Tak się rozmarzyłem, spacerując po tych uliczkach. Jak się ma romantyczną duszę, to zapraszam tutaj. Albo samemu, albo z lepszą połową, albo drugą połową. Może być i trzecia połowa. Żeby tutaj przyjechać i rozkoszować się widokami, również atmosferą. Coś wam pokażę. W starych czasach sklepy miały właśnie, przed wejściem do sklepów były takie kamienie, na których tych kamieniach był oczywiście lew albo smok, a w środku zwykle przedstawiano znak zodiaku właściciela tego sklepu. W tym wypadku jest tutaj kozioł. I właśnie te sklepy służyły, te oznaczenia przy sklepach służyły do feng shui. Czyli robiłeś zakupy tam, gdzie twoje znaki zodiaku pasowały do lokalnego właściciela. Bo co się okazuje, wśród tych właśnie znaków zodiaku chińskich, które są całkiem inne od znaków zodiaku, ja jestem spod znaku psa na przykład. Wy możecie bardzo łatwo sprawdzić wtedy, w którym roku się urodziłem. Można było wtedy sprawdzić, z kim się opłaca robić interes, bo na przykład psy bardzo słabo radzą sobie w biznesach ze świniami, a bardzo dobrze sobie radzą w biznesach z kurczakami, ze smokami, a najlepiej w miłości sobie radzą z tygrysami. Tutaj mamy zbliżenie na dachówki kapiące przezroczystymi łzami, przezroczystymi perłami deszczu. Bardzo śliczne. A propos pereł, spróbuję znaleźć sklep, gdzie sprzedają perły, gdzie mają i żywe perły, i perły już przygotowane. Perły z Suzhou są bardzo wartościowe z tego tytułu, że one umierają. Żyją do 5-10 lat i w pewnym okresie przestają żyć. Jeśli zaczynają umierać wcześniej na właścicielu, proszę, jak nowocześnie zrobiona brama i wejście. Jeśli zaczynają wcześniej umierać na właścicielu, to oznaka, że właściciela opuszcza szczęście, koło fortuny lub zdrowie. Dlatego Chińczycy bardzo przezornie nosili właśnie te perły na sobie, szczególnie Chinki, żeby kontrolować swoje zdrowie, obserwować swoją fortunę, podążać feng shui. O wirusie dużo dzisiaj nie powiem, a sytuacja się stabilizuje. Chiny są wciąż zamknięte. Wygląda na to, że do Europy docierają powoli maseczki, środki pierwszej pomocy higieniczne, także będzie na pewno już lepiej, nie gorzej. Pozdrawiam was wszystkich mocno, ciepło, szczególnie rodaków w Polsce, jak i na całym świecie. Kolega jakiś na komentarzach poprosił, żeby pozdrowić Agatę z Wellington Bridge z Irlandii, więc pozdrawiam Agatę. Chociaż Agaty nie znam, ale ją pozdrawiam. Tutaj macie przykład właśnie wyszywanych obrazów ręcznie. To jest ręcznie robione. Wyszywane są taką cieniusieńką igiełką. No, cudowna sprawa. Planuję swoje mieszkanie tak, w ten sposób właśnie przydekorować w tym roku na styl orientalny. Przed sobą wyszywane widoczki z Suzhou. U góry tryptyk z Suzhou. Spróbuję go objąć kamerą, czy go będzie widać. Światło się tak niekorzystnie odbija. I przykłady
przykłady jedwabiu i ręcznego wyszywania materiałów. To wszystko ręcznie robią. Oczywiście można i też znaleźć tanie erzace tego w postaci maszynowych produkcji, w postaci fabrycznie robionych cudów, które również dobrze wyglądają, ale mają już ten posmak fabryczny i nie są już tak atrakcyjne. Tutaj chyba sobie już nawrócę, bo będę przychodził w drugą stronę, dokręcę drugą część tego filmiku, żeby to zrobić na dwa razy, jak czas pozwoli. Myślę, że to są fantastyczne ujęcia. Szczególnie dobre są, gdyż światło nie uderza w obiektyw i pozwala docenić kamerze głębie i monochromatyczność tego właśnie starego Suzhou. Zwróćcie uwagę, jest takie jakby biało-czarne, biało-brązowe. Przeważają białe ściany i czern dachów. No i oczywiście przyjemnie jest to przetkane zielenią, czy to naturalną zielenią sklepów, czy naturalną drzew. Kiedyś przewodniczka oprowadzała mnie tutaj i opowiedziała historię, że te drzewa to są właśnie naturalne drzewa, są przycinane tylko korony, ale one właśnie tutaj mają po 200, 300, 400 lat i są właśnie tak pochylone w stronę kanałów z tego tytułu, że ziemia, nacisk ziemi i gruntu, który się przesuwa w stronę kanałów, je przesuwa tak od kilkuset lat. Woda w tych kanałach wraca do życia. Jak przyjechałem, to była czarno-brudna, teraz zaczyna być zielono-przezroczysta. Wprowadzają natleniacze, odcinają dopływ do kanałów właśnie w tym mieście, z kanałów z dzielnic przemysłowych. I tu jest dosyć ciekawe. Ściany herbacialni są zsuwane z drewna, poprzytykane szkłem. W dawnych czasach tego szkła nie było, tylko były drewniane ściany i na dzień się to odsuwało i był po prostu na przestrzał wylot. W tej herbaciarni sobie tutaj można zamówić herbatę i wysłuchać śpiewu opery z Suzhou. To byłoby na tyle. Pozdrawiam Was ciepło, trzymajcie się zdrowo i mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 10 lat.